Awantura o kasę. Powrót. Wzruszyłem się. Pusza. Obejrzmy to. Jaka jakość? Polsat 2. Chyba tak się nazywało. Ej, było pójdzie inne intro? Czy nie? Ścisz to? Już. Ale bo cicho będą gadać. Nic nie widzę, co jest na ekranie. I o taką jakość walczyłem. 482. Ty, wita się ręką z nimi. Widzisz młody? Tutaj to jeszcze stary był. Dobra, klasyczny żart padł, mamy to z głowy. Krzysztof Winisz, witam Państwa po raz pierwszy w nowym programie Awantura o kasę. W naszej grze wygrywać mogą tylko prawdziwi mistrzowie. Aby zdobyć mistrzostwo, ej, potrzeba... Ej, rzeczywiście, dlatego to jest dłuższy. Od razu pauzuję, wiem, to trwa godzinę, będziemy oglądać półtorej przeze mnie. Tu nie ma mistrzów, nie. To nie ma sensu, to jest dłuższe niż inne odcinki, tu nie ma mistrzów. To czemu to trwa dłużej jednak? Doskonałą wiedzę, stalowe nerwy, żółw... Stary Ibis jeszcze, klasyczek. ...hazardzisty i najmocniejszą drużynę, ponieważ awantura o kasę to pojedynek drużyn. A oto 12 śmiałków, którzy odważyli się zmierzyć... Czemu on ma strój, jakby był księdzem? Bo jest wysłannikiem od Boga, że stworzył taki doskonały program. To jest wytłumaczenie. Oglądaj. ...ze sobą jako pierwsi w nowej grze. Są oni podzieleni na 3 drużyny po 4 graczy każdej. Drużyny Brain. Są tak dobrane, aby poszczególni członkowie uzupełniali się wiedzą. Każdy jest mocny... Ej, dobra. Na chwilę spauzuję. Jedna rzecz. Napiszcie, a ja sprawdzę, z którego roku to w ogóle jest. Bo żebyśmy mieli odniesienie czasowe. Awantura o kasę... Nie, 2005. Nie. O Boże, 2002. 2002. Ja pierdzielę, to mam 22 lata na moment oglądania. Ja pierdzielę, 22 lata ma ten serial. Znaczy jest program, serial w dupę. Z innej dziedziny, tak więc poziom gry może być naprawdę wysoki. Poznajmy naszych uczestników. W drużynie niebieskiej. Będziemy mogli zobaczyć, jak ludzie kiedyś wyglądali i tak dalej. Gadam, jak to byłby XIX wiek. No ale zobacz, ile się 20 lat zmieniło. Mika Michalewicz, choreograf z Chojnic. Tadeusz Sapko, przedstawiciel handlowy z Choroszczy. Kapitan drużyny Hubert Zieliński, inżynier z Tomaszowa. I Krzysztof Kowalski, kucharz ze Słupska. Drużyna Zielonych to Adam Augustynowicz. Taka bluzeczka, a tu klasyczek kiedyś. Cezary Borkowski, historyk z Gierzgoli. Historyk, Wanda oczywiście, Michalska, garnitur albo marynarka. Kapitan drużyny i Witold Rzodkiewicz, inżynier z Warszawy. Drużyna Żółtych to Tomasz Sommerfeld, chemik z Kędzierzyna-Koźla. Ej, on dosłownie Henryk wygląda jak chemik. Marek Puśkiewicz. Ale wiesz, że kiedyś ludzie trochę starzej wyglądali? On ma na przykład 20 lat. On ma 18. Henryk Hegier, inżynier geodeta z Olsztyna. Marek Puśkiewicz, strażak z wykształcenia, politolog z Wrocławia, kapitan drużyny Żółtych i Maksymilian Grzegorzek, politolog, chyba nauczyciel angielskiego z Wilc. Mogliby jak mówić. Drużyna niebieska, zielona, ja, i żółta zmierzą się ze sobą w pierwszym etapie gry. Ta drużyna, która wygra, przejdzie do finału. Finał z kolei to pojedynek wygranej drużyny z tak zwaną drużyną mistrzów. Ej, młotka mistrzów. Nie ma chyba. Oto loża, która czeka w naszym programie na drużynę. Tam każdy inżynier, a zaraz się wyłożą na pytaniach? No w sumie racja, ty, bo to inżynier, każdy na podstudiach, nie? Do takiego programu. Ciekawe, czy po prostu kiedyś był większy przemiał ludzi, czy po prostu oni chętniej tam jakby szli do takich programów. O co chodzi?
pierwszym programie Awantura o kasę mistrzami będą najlepsi gracze z teleturnieju Życiowa Szansa. Pod wodzą mistrzyni, która wygrała w Życiowej Szansie 218 tysięcy złotych. Ty, był jakiś ten prequel, jakiś był, jakby to powiedzieć, sezon zero Awantury o kasę. Też by trzeba kiedyś obejrzeć. No ale mamy 200 odcinków, to zdążymy tam za 5 lat. Pani Elżbiety Raczyńskiej, zapraszamy mistrza. Jest, nie? Nie, to się dzieje. Oglądamy Awantury o kasę. Pani Elżbieta Brawo. Raczyńska. Brawo. Pan Marcin Kilarski. Zobacz, magowie Lucyna ognia. Lucyna Szron-Jędrusyna. Dobry wieczór, miło panią widzieć. Dobry wieczór na ciebie. Witam pana, panie Zdorze. Witam pana, panie Lucyno. Mistrzowie, pierwsi mistrzowie. Pani Elżbieta Raczyńska doskonale odpowiadała. Co to za kukoldy w dupę? Co ty piszesz? Ej, a ona jakoś znajomo wygląda. To jest jakaś z telewizji baba? Że kiedyś występowała w sensie? Na pytania w Życiowej Szansie z kategorii Literatura Polska. Odpowiadała tak szybko, że nawet czasami nie zdążyłem przeczytać pytań do końca. Grała ryzykownie. Zobaczmy tą grę. W Łodzi w Mięsnym pracowała. Stąd ją znam. Jak nazywał się subjekt? Przyjaciel Wokulskiego. O Jezu, nie wiem. Pamiętałem, przysięgam ci. W powieści Lalka Bolesława... Ignacy Rzecki. Ja pierdziele, ona właśnie wygrała 200 tysięcy? Jakie kiedyś były popieprzone nagrody? 200 tysięcy w 2000 roku. To jak dzisiaj z 5 miliardów dolarów. Dobra, lekko zaniżyłem. Dziękuję. Wiesz, że ona za te 200 tysięcy w 2000 roku kupiła sobie 10 kawalerek i w dzisiejszych czasach, po 20 latach, ma połowę dzielnicy w Warszawie wykupioną? Za grosze. Panie Elżbieto. No może tak, Łukasz. Jak się oglądało ten krótki fragment? No z przyjemnością. Widziałem wzruszenie w pani. Na pewno, aż mi się okulary zapłyciły. Dała na tacę? Jak na tacę dała? Marcin Pilarski, kiedy jak zapytałem żyje, go, żyje. Co zrobi z wygraną kwotą, powiedział: panie Marcinie, pamięta pan? Nie mam fioletowego wszystko pojęcia. Wszystko na czerwone. Tak jest. Zobaczcie państwo. Tak powiedział. Jak nazywał się poeta, którego wesele z chłopką Mikołajczykówną zainspirowało Wyspiańskiego? Więc jego nazwisko brzmiało Rydel. Tak jest! Co w dupę? Ja pierdzielę, ty takie pytanie za 100 tysięcy, jak on to wiedział? Tak, to jest Życiowa Szansa, ty to znałeś? Siema Blaglu, witam. Ja nie pamiętam programu Życiowa Szansa, co tu kawałki pokazują, ale tak, tak się to nazywało, bo mówili. Na polskim to było? Co pan zrobi z tak dużą kwotą pieniędzy? Nie mam fioletowego pojęcia. Do kasyna pójdzie. Nie, 100 tysięcy kiedyś. Przecież 2000 rok. 100 tysięcy. To mieszkanie wtedy kosztowało z 50 tysięcy. Ja pierdzielę. Co ty w dupę? Teraz idziesz do milionerów, wygrywasz milion i masz na wkład własny. Zobacz. Realia w Polsce. Panie Marcinie, witamy w Loży Mistrzów. Z kolei, proszę państwa, rozumiem, pan Izydor Jerzewski w Życiowej Szansie okazał się szalonym hazardzistą. Cały czas grał wabank i opłaciło się. Ej, pasuje do niego imię Izydor, wygląda jak mnich. W
Więc tak. Na czym to polega? W tej chwili, proszę Państwa, mamy na stole 64 000 złotych. Czyli on by mógł teraz na przykład 50 odłożyć, żeby już na pewno wyjdzie i grać za resztę, próbować mnożyć, tak? Na przykład 50 by odłożył, a 14 dalej mnożył, tak? To jest ciekawy format. Ja bym obejrzał coś tego, życiowa szansa, czy jak to się tam nazywa. Może podpowiem, poczekajmy. Jakie są... Płaca minimalna w 2000 roku 700 zł i to brutto. Barwy klubowe drużyny mistrza Niemiec. To on wygrał 100 tysięcy, a tam 200, baba. Wragi Bayernu Monachium to... Jakie? Biało-czerwone. Świetnie! Witamy w loży mistrzów. Pani Lucyna z kolei w życiowej szansie była pewna swojej wiedzy z matematyki. Grała bardzo ryzykownie, ale zawsze zostawiała sobie 1000 złotych po swojej stronie stołu. Zobaczcie Państwo. Tak się cieszę, tak się cieszę. Tak, nie wiem, czy pan Tadeusz się cieszy. Matematyka, panie Tadeuszu. Jest. Szósty poziom. Zobacz, to jej mądrze. Dla jakich wartości R ciąg arytmetyczny o różnicy R jest ciągiem rosnącym? Nie, już mi się we łbie przekręciło. Pani Lucyno, to jest, walczymy o 28 tysięcy, a pani tak cicho mówi, uroczyście. R dodatnie. Tak jest! Tak, Black Blue, no. 30K. Zobacz, to jej mąż jest. Ile oni, bo ona nie wygląda, ona wygląda jakby miała mniej niż 30 lat, nie? A on? Na oko. Na oko mierzymy. Na oko mierzymy. Pani Lucyno, proszę powiedzieć, jaką 70. pani strategię przyjmie w dzisiejszej grze. Czy będzie pani grała rozsądnie, czy będzie to gra szalona? No, z taką drużyną może być tylko gra szalona. Witamy w loży. Ale jak to jest możliwe, ty, że w 2000 roku taka typiara z tamtym chłopem, już dwójka dzieci, rozumiesz, minimalna krajowa 700 zł brutto, oni dwójka dzieci dają sobie radę, po programach jeżdżą. Ty, ktoś nas chyba w dupę oszukuje w tej Polsce, kumasz to? Słyszysz mnie, bracie? Jak Państwo widzą, nasi mistrzowie są doskonale przygotowani do gry. Posiadają wiedzę i nie boją się ryzykować. W finale spotkają się z jedną z naszych trzech drużyn z pierwszego etapu. Niebieską, zieloną albo żółtą. Jeżeli mistrzowie wygrają, to Mroczek, spotkają się może z znowu w następnym programie. Jeżeli przegrają, to oddadzą... Black Blue. Hej, w sumie to może być prawdziwe rozwiązanie. Miejsce w swojej loży, nowej grupie. Rozpoczynamy pierwszy etap. Dobra, zaczynamy. Jechanka. Każda drużyna otrzymuje ode mnie w tej chwili po 5000 zł. A oto jest koło, na którym mam 31 prawda, kategorii bają, no. pytań. Za chwilę rozpocznę losowanie pierwszej kategorii. Kiedy odczytam Państwu kategorię, rozpoczniemy licytację. Ta drużyna, która wylicytuje najwięcej, będzie odpowiadała. Jeżeli odpowie prawidłowo, wygrywa pieniądze za to ja pytanie. Ja licytuję? Jeżeli odpowie błędnie, wtedy pieniądze jak przechodzą do posłucha? Puli następnego pytania. Która drużyna będzie miała tak, najwięcej tak, pieniędzy po 8 pytaniach, przejdzie do finału. Ja losuję pierwszą kategorię. Dawaj. Boże, jakie to jest nieśmiertelny klasyk, jak to widzę. Astronomia. Kategoria astronomia. Full HD. Rozpoczynamy licytację. Biorę to jedyne opcje, jakie jest. Każdej drużyny i słucham dalej. Niebiescy 300. Niebiescy 300. Zieloni 400. Zieloni 400. Żółci 500. Żółci 500. Ale powolutku leci. Żółci 700. Żółci 700. 700 po raz drugi. Rzeczywiście, to pierwszy odcinek. Zieloni, cisza. 700. 800. 800. Niebiescy. 800 niebiescy. Przebili żółtych, a ja słucham dalej. Żółci 900. Żółci 900. Mam 900 zł. Zapytanie. Ej, po 5K mają na start. Tak było zawsze? 900 po raz drugi. I 900 po raz, a może zieloni, nie? 900 po raz trzeci. Sprzedaż. Niebiescy pas i luj. Dobra, widzowie, odpowiadamy na pytania. Będę pauzował. Panowie, kto jest
zanim padnie odpowiedź. Najmocniejszy z astronomii. Kto się najlepiej czuje z tej dziedziny? Wszyscy znakomicie się czujemy. Dobrze, zaraz sprawdzimy waszą wiedzę, tylko powiem, że chociaż wszyscy doskonale się czują z astronomii, to zawsze odpowiada kapitan drużyny lub osoba przez niego wyznaczona. Proszę bardzo, oto pytanie z astronomii. Mam w puli tego pytania 2100 zł. Kręci wokół czego będą będzie? Panowie mieli minutę na zastanowienie się. Uwierz mi. Który związek chemiczny stanowi aż 95% atmosfery Marsa? Nie mam w dupę pojęcia. CO2. Odpowiedzią na zadane pytanie jest dwutlenek węgla, CO2. Ty, ładnie. Ty, ładnie. 100 zł. To jest kwota, która przychodzi teraz na konto. Filmu Marsjanin? A, oglądałem to kiedyś. Ale to już stare dość. To na premierę widziałem. Fajny bardzo potem film. Drużyna zielonych 4600 i niebiescy 4200. Zanim wylosuję kolejną kategorię, przerwa reklamowa. Zostańcie z nami. Panie Krzysztofie. Będzie coś fajnego, czy same gówno dla dzieci? Goku dam, śmieciu zapyziała szmato. Do tego programu to cię stary z matką robili. Więc co ty pieprzysz, kolego? I już jesteśmy z państwem ponownie. Oglądają państwo teleturniej Awantura o kasę. W tej chwili prowadzi drużyna żółtych 6200 zł. Przepraszam. Potem drużyna zielonych 4600 i niebiescy 4200. Wszystko się jeszcze może zdarzyć. Przed nami 7 pytań. Losuję kolejną kategorię. No wybacz, Goku, na mnie pisz takich smutnych emotek, bo mi serce pęknie. Przestań. Dobra, zobaczmy, co będzie dalej. Wędkarstwo. Co? Rozpoczynam licytację. Kategoria wędkarstwo. Słucham państwa, biorę na zieloni początek 300. Po 200 zł od każdej drużyny. Zieloni 300 po raz pierwszy. Żółci 400. Żółci 400. To na więcej. Ale 400 to po raz idzie. Drugi. Ciężko. Wędkarstwo. Niebiescy 500. Niebiescy się uaktywnili. 500. Żółci 600. Żółci nie dają. Ty masz kartkę wędkarską? Kartę? Co to jest? Niebiescy wędkują. 700 żeby łowić ryby trzeba takie to śmieć? 800. 800 po raz drugi. Co wy na to? 900 niebiescy. Niebiescy 900 po raz pierwszy. A zieloni co? Znowu śpią? Słucham żółtych. Żółci 1000. 1000 złotych. Mam już 1000 złotych. Kategoria wędkarstwo. A zieloni trzeba. Milczą, a niebiescy co na to? Sorry, pane, ile takie coś? 1100. To coś kosztuje, czy tylko idziesz wyrobić? Żółci 1200. Żółci 1200. Niebiescy? Niebiescy 1500. Ciężko, ale 1500. Ale bomba. To jest przebicie. 1500 po raz drugi. I co na to żółci? Żółci 1600. 1600. Ty, babank niebiescy teraz ile ci mydło? Dużo pieniędzy. A co niebiescy na 1600? Oczywiście 1700. Lekkie przebicie. 1700. 50 złotych wyrobienie i odnawiasz to tam. Żółci 1800. A na jakich wodach? Niebiescy, zapomniałem okrągłą sumę, 2000! 2000, mam 2000 za wędkarstwo. Sigma. Co na to żółci, 2000 po raz drugi i... Żółci, 2100. Żółci, 200. Żółci, 200. Niebiescy, 200 po raz ale drugi. Tempo. 200 po 200 raz... niebiescy. 200 niebiescy. Brawo, żółci, 2300. 2300 żółci. Niebiescy. Ale pierwszy odcinek jest niczym nie brawy. 2500, mam 2500, przebiję o 200 zł. Ty, bo żółci mogą ich po prostu teraz ten. Żółci, czy dadzą więcej za wędkarstwo? Czy opłaca się licytować? Wasza decyzja. 2500 po raz... Żółci 2600. 2600. Ale Ibisz wymusza te pieniądze. Niebieskich, bo zieloni już chyba się nie włączą do licytacji z wędkarstwa. Słucham was. Niebiescy pas. Czemu? 600 po raz drugi dla żółtych i 2600 po raz trzeci. Sprzedane. Co? On odpieprzy. Dwaj półkoła pieprzy. Proszę państwa, w puli tego pytania ma 5400 zł. On chyba liczy, że oni źle powiedzą. Pieniądze za jedno pytanie. No i żółci, uwaga, skupienie. Oto pytanie. Ile wynosi wymiar ochronny
głowa cicy. Czego? Co to jest głowa cica? To jest u ryby taka macica? Ryby się inaczej rozmnażają, one jajka takie, ikrę mają, nie? Ikrę? Nie, to żaby. Dobra, Black, glutyna, pisz, ty masz kartę. Ja mam tylko niebieską kartę. Nie, czekaj, tu, likad. Minuta dla was. Dzięki, siema, ja widz. Dziękuję bardzo. A ryb... To jest nazwa... To nie jest nazwa ryby. Z małej litery nazwa ryby? Nie. Nie można z małej litery nazw własnych. Można, aha. Wydaje mi się, że... To ja to pieprzę. Że 60 centymetrów. Na pewno? Dołożę 10, 70. 70? Ej, oni źle odpowiedzą, oni nie wiedzą. Chcieliśmy kupić podpowiedź. Bardzo racja, proszę, da się kupić można podpowiedź. U nas kupić podpowiedź. I patrzę na wasze konto. Podpowiedź wam sprzedam za jedyne 600 zł. Co by na to? Bierzemy. Proszę bardzo o to podpowiedź. A tu się dało chyba targować po podpowiedź, nie? Się mnie popieprzyło. W tym programie. 20 cm. Jest 70, co gadali. 35 cm. Ale jest też 50. 70 cm. 50 cm. Ale co to znaczy? Czekaj. Czyli co? Poniżej 70 nie można łowić, czy powyżej? Nie rozumiem w ogóle tego, jak to działa. Odpowiedź to są zawsze cztery warianty odpowiedzi. Jeden z tych wariantów jest dobry. Poniżej, aha. Zdecydowaliśmy się na odpowiedź. Proszę bardzo. 70 centymetrów. Tak jest! Brawo. Ty, oni bardzo ładnie lecą. Panie Henryku. Mecha 10 tysięcy. Panie Henryku, ja cały czas słyszę, co panowie mówią. Ja słyszałem, pan powiedział 60. I skąd panu wpadło do głowy to dorzucę jeszcze 10? Z tego względu, że tam, gdzie ja wędkuję, nie ma głowacicy. Rozumiem, że tak naprawdę podpowiedzi wyjaśniły pańskie wątpliwości. No, czy upewniły mnie w tym. Wielkie gratulacje. W tej chwili konto żółtych to 8400 zł. To wygląda, jakby łowił ryby. Zielami mają 4300, a niebiescy 1700 zł. I zostało nam jeszcze 6 pytań do końca pierwszego etapu. 1700 zł mają niebiescy. Proszę, abyście uważali. Losuję kolejną kategorię. Ej, ale szczerze? Niebiescy teraz taka taktyka. Tamci się szarpią, nie? A gdzie się dwóch bije, tam trzeci korzysta. Niebiescy w odpowiednim momencie wabank i wszystko zgarniają. Szczerze, jedyna opcja. Inaczej deda mają. No, będzie debek jeszcze. Ciekawostki. Rozpoczynam licytację, biorę pod... Kategoria, muszę ułożyć wszystko dosłownie. 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Niebiescy 300. Niebiescy 300. Tradycyjnie zaczynamy. Zieloni 400. Zieloni 400. O, zieloni się ożywili. Żółci 600. Czy ktoś da więcej niż 600? Za ciekawostki. 600 po raz drugi, niebiescy widzą. Zgodnie z tradycją, 700. 700 niebiescy. Co na to żółci? Żółci 800. Żółci 800. 800 po raz drugi i żółci czy dostaną wygrywają, coś więcej? Ale wydaje się, że nie wiedzą, co się dzieje. Nie, niebiescy 1000. 1000! Niebiescy 1000! A zieloni znowu 400 i śpią. Ej, zieloni chyba planują jak najmniej wydać i zabrać jak najwięcej z bazowej kwoty i tyle, do domu. Żółci podnoszą do góry ręce. Żółci 1200. Żółci 1200. Ewidentnie. 1200 po raz drugi i czy niebiescy przelistują? Niebiescy, wóz albo przewóz, wabank. Wabank! Ładnie. Ale kurde, ale jest tylko 3300 w puli. Ej, szczerze? Zieloni powinni w dupę dostać, załadować ich powinni. Za to, że oni serio, pieprzone Rzymiany, przyszli i jak najmniej chcą rozdrobnić i wynieść jak najwięcej w dupę. To jest kradzież. A więc drużyna niebieskich zagra wabank o wszystko, co ma. Oni dosłownie kradną. Jeżeli odpowiedzą prawidłowo, wtedy będą mieli na koncie 3300 zł. Jeżeli nieprawidłowo, niestety zakończą grę. Regulamin mówi w tym przypadku, że jeżeli drużyna powie wabank, to kończymy licytację i ta drużyna odpowiada. Szczerze, nie mogą pytanie dostać? Brzmi, jak nazywa się ten przedmiot? Jaki?
Taka jakość, że nie będzie widać. Minuta na zastanowienie się. Nie, to jest krążek biologiczny. Krążek biologiczny. Tupę, krążek do hokeja, jak nic. Chyba. Niebiescy są gotowi do odpowiedzi. Słucham. Czyżby to był sportowy przedmiot? Krążek do hokeja? Czy to jest o Boże, chyba źle, bo się za... Dobra. Nie bajtuję jej, bisz. Dzięki, Rejen, za 37 lat. Dziękuję bardzo. Panie Hubercie, czy tu były jakieś wątpliwości? Bo widziałem, wszyscy mówili krążek, no. A pan próbował to otworzyć na wszelki wypadek. Ale jeżeli jest kategoria sport, to rzeczywiście to jest z dupy. Tak. Trzeba być czujnym zawsze. Na waszym koncie 3300 zł. Ale mało mają jak na to, żeby bank grali. Gówniano im idzie strasznie. Ale tak naprawdę największy stan konta ma drużyna żółtych 7200 i zieloni 3900 zł. Witam. Przed nami jeszcze 5 pytań. Losuję kolejną kategorię. Więcej niż wcześniej. Ty, zieloni znowu będą dymać na 100%. 300, 400 i cichutko siedzą. Motoryzacja. Rozpoczynamy licytację. Biorę po 200 zł od każdej drużyny. Ale i słucham państwa. Niebiescy, zgodnie z tradycją, 300. Niebiescy, tradycyjnie 300. Motoryzacja, panowie. Żółci. Zieloni, nowa taktyka, już nic nie mówią. 400. Żółci 400, a zieloni jakaś taka cisza od paru, tutaj od paru licytacji już. A zieloni już pewnie wydali, co mają w głowach, już wiesz, już się takie żydkę załączyło. Jest 400. Niebiescy 500. Niebiescy 500. Co z zielonymi? Żółci 600. Żółci 600. Tak, chcesz więcej niż 600? Niebiescy 700. Niebiescy 700. Zuma. Mamy tradycyjny pojedynek między żółtymi a niebieskimi. Czekam na więcej. 700 po raz drugi, a żółci? Żółci 800. 800. No zieloni, ruszcie szmaty, no. 800 po raz drugi i niebiescy dadzą coś? 900 zł. 900, niebiescy 900, czy będę miał chociaż 1000? Prawda, blago. I 900. Żółci 1000. 1000. 1000 po raz drugi i czy będę miał więcej niż 1000 zielony, złotych? Budzić się w dół. Czy będę miał więcej, nie? 1200 niebieskie. 1200, przebili o 200 złotych. Nie mogę. I czekam, kto da więcej. U zielonych cisza, a czy żółci dadzą więcej? 1200 po raz... Żółci 1300. 1300. A czy żółci? Co na tym zieloni zapomnieli, że są programy. Niebiescy 1400. Ciężką ręką widziałem. Ty, ale tu już ładna pula. 1400 po raz drugi i 1400 po raz trzeci. Sprzedany. Ej, przegonią ich, tak? Nie. Próbują się odegrać. Nie, nadal będą mieli mniej. Jeżeli teraz odpowiedzą prawidłowo, będą mieli już 4800 zł. Życzymy wam tego. Oto pytanie. Zieloni, z którego kraju posiedzieć? Pochodzi firma samochodowa Volvo? Z Holandii? Szwecja. A ze Szwecji? Firma Volvo pochodzi ze Szwecji. Tak jest! Prawie to samo. To jakie jest z Holandii? Żadne? Musi być coś. Zobaczcie państwo, posłuchaj, że dzieciaku. Tworzą bardzo zgraną paczkę. W poprzednim pytaniu zaryzykowali wszystko. Teraz odbudowali stan swojego konta. W tej chwili niebiescy mają 4800 zł. Rower. W sumie ta. Żółci. Alfa Romeo. A, jednak coś jest. Ale to nie mogłoby mi się pomylić. Po prostu nie wiem. Natomiast zieloni mają w tej chwili 3700 zł i daję państwu ostrzeżenie. O. Za następnym razem będzie już kara pieniężna za to, że nie biorą państwo udziału w licytacjach. Za pasywność. I teraz da do puli zieloni wabank. Po 200 da do puli zieloni wabank i źle odpowiedzą. I do domu z zerem. Losuję kolejne za karę. Pytanie. Przed nami jeszcze tylko 4 kategorie. Alfa Romeo z Włoch? I co, kłamał? Geografia. Dobra,
Lecimy, widzowie, leciutko. Lekutko, rozpoczynamy dawajcie. Licytację z geografii świata. Biorę po 200 złotych od każdej dokładnie. Drużyny. I czyżby tradycyjnie? Niebiescy 300. Niebiescy 300. Zieloni 400. Zieloni 400. Żółci 600. Żółci 600. Rozpędzamy się bardzo. A co na to niebiescy? Czekamy. Czekają. Żółci 600 po raz drugi i... Zieloni 700. Zieloni 700. O kurde, lecą. 700 po raz drugi. Żółci 800. Żółci 800, a jednak chcą odpowiadać z geografii świata. 800 po raz drugi. I czy zieloni dadzą coś więcej? Zieloni 900. Zieloni 900. No i tam geografa żółci, mają żółci chyba. 1000. Zieloni, bo chyba niebiescy spasowali, tak? W tej licytacji. Zobaczymy. Trzeba zielonym dać. Zielonym trzeba dać szansę. Dobrze, czy zieloni dadzą więcej niż 1000? Zieloni 1100. 1100. Zieloni dawcy kapitału, to mi się podoba. Żółci 1200. Dawać i tam siedzieć. Po stówce do domu sobie weźmiecie. Po raz drugi. I 1200 zieloni po raz... 1300. Zieloni 1300. 1300. Ole poleciało. 1400 żółci. 1400 po raz drugi i 1400. No le, tu grajcie, no. Zieloni 1500. No. 1500. Zielone gówna. Gracz, a nie. Mają ochotę żółci, widzę żółci 1600. Tak, widzę 1600 żółci po raz pierwszy, 1600 po raz drugi. No graj. 1700. 1700. Jezus Maria, no grajcie, no. I czy dadzą żółci więcej? Żółci 1800. 1800 po raz pierwszy od żółtych, 1800 po raz drugi. 1900. Jak już tyle dalej, to trzeba do końca lecieć. Oni mają za mało, żeby tego nie lecieć, nie? Żółci 2000. Mam 2000 od żółtych. Ale Interaj mają top 1 miejsce. Zieloni 200. Mam 200. A ty, a oni mogą ich zablokować, jak dadzą 3700. 200 po raz drugi. 3800. 2200 po raz pierwszy. Czy pytanie teraz, czy oni mogą ich zablokować, jak dadzą więcej niż oni mają, czy tamci i tak mogą krzyknąć wabank wtedy? To jest pytanie. Zależy, jakie są zasady. Po raz drugi i 2200 po raz... Zieloni 2300. 2300 zieloni. Żółci przelicytują. Żółci 2400. Bardzo chcę odpowiadać 2400 po raz pierwszy. Żółci 2400 mogą ich zablokować, chyba że wcześniej krzykną wabank. O. To teraz, niebiescy wabank. 2500 po raz drugi. Żółci 2600. Mam 2600 od żółtych. 2600 zieloni, proszę wabank. Zieloni 2700. Mam 2700. Ja pierdzielę, ci zieleni są zjarani. Po raz drugi i idzie ręka w górę żółtych, czy nie? 2700 po raz. Żółci 2800. Mam 2800. Krzycz wabank, ty zielona szmato, bo ci zapieprzę. 2800 od żółtych po raz. Zieloni 2900. Mam 2900. Ja pierdzielę, liczą. Żółci 3000. Żółci 3. Zobacz ile... 6200 pól. Jesteśmy już naprawdę wysoko. 3000. Zieloni wabank. Wabank! Brawo. Masz jaja, babo. Tylko jak to wpieprzysz, to lanie. Naprawdę ci wpieprzę, masz to odpowiedzieć dobrze. Zieloni, chociaż nie musieli, wszystko postawili na jedną kartę. Wszystko, co mieli. I w tej sytuacji, zgodnie z regulaminem, jeżeli ich drużyna gra... W grze. A więc w grze komputerowej. Czyli grze. O swoje być albo nie być w tym programie, to ta właśnie drużyna odpowiada. Jeżeli odpowiecie prawidłowo, będziecie mieli 7000 zł na koncie i będziecie liderami w tym programie. Żółty się zdenerwował. Jak na razie w pierwszym etapie, zobacz, jeżeli się ich nie ogolili. Uda, niestety będziemy musieli was... pożegnać. Mocno rozumiem. Biedroń mi się odpala, przepraszam. Jaką nazwę nosi jezioro śródlądowe o największym w świecie Morze Martwe. Morze Martwe. Morze Martwe. Babo, bo naprawdę cię przywitam jak Biedroń Matkę. Proszę bardzo. Morze Martwe. Tak jest! No! Nice! Zieloni kupili sympatię widowni. Mamy naprawdę graczy, którzy bardzo wiele ryzykują, mają zwykle do hazardu. Ej, szczerze? Zieloni naprawdę ładne oro. I wygrali, tak więc... Ej, myślisz, że zieloni oszukiwali, w sensie, że ukrywali się, żeby dużo kapitału poszło? Każdy ich oszczał i teraz dopiero weszli do gry, jak każdy już ma ich w dupie. I zobacz, top 1, 7 tysięcy, żółci z top 1 spadli na top 3. Już się nie odkują, nie ma bata. Dzięki tej zagrywce prowadzą w naszym programie zieloni 7000 zł na koncie. Udało się próchnie. Niebiescy 4500, a na trzecie miejsce spadli dotychczasowi liderzy. Żółci mają w tej chwili 2900 zł. Przed nami jeszcze trzy kategorie. Losuję. Pytanie szóste teraz.
Jak, jak? Ej! Było. Niebiescy będą zadowoleni. Kategoria motoryzacja. W sumie RNG to może być, no. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham, czyżby tradycyjnie? 300 zł niebiescy! Zieloni 400. Zieloni 400. Oj, zieloni się odpalili. Niebiescy 600. Niebiescy 600. 600 po raz drugi. Żółci 700. Żółci 700. 700 zieloni. Po raz drugi. Niebiescy 800. Niebiescy 800. Kamerzy pijesz. 800 po raz drugi. Żółci, żółci 900. Zieloni ławka. 900 po raz drugi. I jeszcze policzyli, że mają w dupie i wygrali. Żółci. Żółci wabank. Żółci wabank. Sprzedaż. Ty, co jest? Bardzo emocjonujący jest nasz pojedynek. Czemu tak już szybko? Niebiescy grali wabank, potem zieloni zagrali wabank. A teraz żółci zdecydowali się na swoje tak lub nie w tym programie. Grają za wszystko, co mają. Jeżeli odpowiedzą prawidłowo, będą mieli 4300 zł. Jeżeli odpowiedzą nieprawidłowo, pożegnamy się z nimi w tym programie. Oto pytanie, kategoria motoryzacja. Ciekawe, czy będzie. W którym państwie rozpoczęto produkcję motocykli Bimota? Nie wiem, co to jest. ZSRR. Strzelaj. Albo RFN. Kapitan zgłasza, słucham pana. Podpowiedzi już nie możemy kupić? Nie, bo nie mają państwo pieniędzy. Moim zdaniem Włochy. Ja też się zgadzam. Ja też się do tego. Czemu nie mogą kupić? Bo też się do tego. A, bo wabank dali, no tak. No po nazwie to. Jest odpowiedź, tak? Proszę bardzo. Tak. Nie jesteśmy pewni, ale stawiamy wszystko. Wabank. Odpowiedź brzmi Włochy. Czy któryś z panów myślał inaczej? Nie? Wszyscy uważali, że Włochy? To się wszyscy mylicie. I wszyscy mieli rację, Włochy! A, to dupy. Bad ending. Pieprzyć żółtych, szczerze. Szam na żółtych. Uczestnikom tym razem w grupie żółtych. Stan kont jest następujący. Jak na razie prowadzą zieloni. 6600 zł na koncie. Ja już fan zielonych. Potem dla mnie oni są chytrucy. Drugą pozycję z trzeciej wyszli 4300, a niebiescy mają w tej chwili najmniej 3500. I jeszcze tylko dwa pytania. Wszyscy są tacy przyćpani w tym programie, nie? Trzeba przez tremę, bo to pierwszy odcinek ogólnie. Co? Ja. Maszynka. Kategorie dzisiaj lubią się powtarzać. Co mamy? Motoryzacja chyba. Wędkarstwo. Ty, maszynka źle skalibrowana. Rozpoczynamy licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny. Tu chętno. Zieloni 300. Państwa badawcze. Zieloni 300. Zieloni już nie będą grali. Zieloni nie grają. Żółci 500. Zieloni 600. Zieloni 600. 600 po raz drugi. Żółci 700. Żółci 700. To jest przedostatnie pytanie. Niebiescy mamy. Zieloni 800. Zieloni 800. 800 po raz drugi. Żółci 1000. Żółci 1000. Nie wiem, dostanę więcej. Kto da więcej? Mamy już 1000. 1000 po raz drugi. Zieloni 1100. Mam 1100. Niebiescy 1200. Ej, ładnie. Kula się ładno robi. To wygra, to ma top 1 teraz. Żółci wabank. Wabank! Kongrana dobrze poleciał. Żółci zrozumieli, zrozumieli, ponieważ jest to przedostatnie pytanie, żeby wygrać trzeba zaryzykować i postanowili wszystko postawić na jedną kartę. Raz im się to udało, zobaczymy czy i tym razem, jeżeli odpowiedzą prawidłowo, na ich koncie będzie 6600 zł i będą prowadzić w pierwszym etapie. Jeżeli pomylą się, niestety pożegnamy ich w grze. Oto pytanie, kategoria wędkarstwa. Jaka jest maksymalna regulaminowa średnica przerębli w wędkarstwie podlodowym? Co ja w dupę jestem, Eskimos? Mam wrażenie, że pan Maksymilian się ucieszył bardzo. Nie wiem, co on mówi. Nie, odwrotnie. No tak, czegoś takiego. Wydaje mi się, że nie. 20 Black Blue? Zobaczymy. Ja nie mam pojęcia. Jaka to może być średnica? Wydaje mi się, że mogą być. Chyba. Sprawdzimy zaraz. Im więcej się lody rozbije, tym lepiej dla ryb. Ale ja nie wiem, czy to jest w ogóle coś, ale to było... Na logikę? Na logikę to dajcie A, B, C, D. Niech nie będzie, niech nie będzie. Nie ma wymiaru. No, ja się zdaję... Chyba do domu idą. Im więcej lodu się wybije, tym lepiej dla ryb. Nie, do domu. Nie łowię w zimie. Chyba nie ma.
Jesteśmy gotowi do udzielenia odpowiedzi. Bardzo ile proszę. Dadzą? Znów, jak skoro historia się powtarza, to postawiliśmy wabank. Masz odpowiedź również, nie jesteśmy niepewni, ale odpowiedziałem również wabank. Nie ma takich przepisów, które regulowałyby wielkość przerębla. Niestety, niestety są takie przepisy i wielkość przerębla maksymalna to 20 cm. Przecież jakby... Ej, Blackbull, miałeś rację. 20. Ty, jakby nie było czegoś takiego, to przecież nikt by nie wymyślił specjalnej nazwy na takie zjawisko jak przerębla w dupę, jak to się odmienia. No bo wtedy po co? Byś całe jezioro skuł w zimę i by w ogóle lodu nie było. I byś łowił jak w lato. Dynamit na jezioro, rybki same wypłyną. Proszę Państwa, więc żółci zaryzykowali wszystko, co mieli. W tej chwili skończyły im się pieniądze. Bardzo dziękujemy żółtym za udział w teleturnieju. Dziękujemy Wam bardzo. Szaci dla żółtych. Do domu, sio. Wieprzcie się. Ostatniej kategorii. Za chwilę wyjaśni się, czy niebiescy, czy zieloni przejdą do finału. Zanim wylosuję kolejną kategorię, jak zieloni? A. Spotkamy się po niej. Zostańcie z nami. Pytanie, czy pula zostaje, jak nie odpowiedzieli, czy nie. Zaraz zobaczymy. Bo jak to się spaliły pieniądze, no to ta, to awczą. I już jesteśmy z Państwem ponownie. Oglądają Państwo teleturniej Awantura o kasę. A ja Państwu przypomnę, że teraz... Pula ostateczna jest. Rozgrywka. 6600. Zieloni mają w tej chwili 5500, niebiescy 2300, a w puli za poprzednie pytanie do tego pytania przychodzą pieniądze. Okay, 6600 zł. Dużo. Losuję ostatnią kategorię. O, ale motka idealna. Ty, to teraz kto krzyknie wabank, kto wygrał? Podpowiedź, a więc będziemy licytowali podpowiedź. W związku z tym jeszcze raz będę losował fajne. A na razie mamy podpowiedź. Ta podpowiedź może się przydać przy ostatnim pytaniu. Słucham Państwa, biorę po 200 zł do licytacji podpowiedzi od każdej drużyny. I komu ją mogę sprzedać? Niebiescy 300 zł. Niebiescy 300. Zieloni 400. Zieloni 400. Ty, mogą przejść normalnie. 400 po raz drugi. Chyba, że to wraca. Pas. 400 po raz trzeci. Wróci do nich 300, czy nie? Bo jak tak, to mogli dalej, żeby ich wydoić. Na zielonym za 400 zł, a ja losuję ostatnią już kategorię. Zaraz zobaczymy. Jak nie wraca, no to dobrze zrobili. Za 400 zł. Losuję. Rukaszu, no w sumie racja. Wraca kasa. Jak wraca, to mogli ich wydoić. Odpieprzyli. Rozmaitości ze świata. Rozpoczynamy licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham Państwa badawczo. Dwa, sto? Czy wróciło, czy nie? Ile oni mieli? Zieloni 1800. Co na to niebiescy? Niebiescy, wabank! Brawo. 10-400 w puli. Oro. Szczerze? Czekaj, ale zieleni... Aż cofnę, wybacz. Czy oni myśleli, że ich zablokują? Ja pierdziele, oni myśleli, że ich zablokują, bo 1800, ale oni mogą przez... Ja pierdziele, ty. Baba z zielonych to nie zły w dupę. Co na to niebiescy? Niebiescy, wabank! Ja pierdziele. Państwa, ja się wcale nie dziwię, że niebiescy szczerze? Tutaj... Jak ta baba z zielonych wyjdzie ze studia, nie zdziwię się, jak ją pastuchem potraktują. W GTA. Zagrali wabank, bo tak naprawdę zależy normalnie od tego, kto wejdzie do finału, ale muszę pastuch mówiąc prawdę, trochę dziwię się zielonych, że nie licytowali ostrzej, dlatego że mają Państwo podpowiedź kupioną za jedyne 300 zł, więc naprawdę łatwo było przelicytować niebieskich, którzy mieli tylko 2000 zł na koncie. Proszę bardzo, w takim razie was czytam by krzyknęła pytanie, i jeżeli był niebiescy inny. Odpowiedzą, to wchodzą do finału, jeżeli nie, to do finału wejdą zieloni. I proszę Państwa, w puli tego pytania 10 400 zł. Które z państw skandynawskich
nie Norwegia. Przystąpiło do Unii Europejskiej. Niebiescy odpowiadają, Norwegia! Tak ale jest. Ja pierdzielę. Jakie pytanie dostali na koniec? Proszę Państwa, i tym samym ładnie. W finale witamy drużynę niebieskich. Mają na koncie 10 400 zł. To teraz mi wstawię, nie? Natomiast żegnamy drużynę zielonych, którzy zarobili w awanturze kasę. Zielona baba? Bura? Czej, co to jest? To nie jest 7TV. Co to jest? Bura? Co to jest? Co tu jest napisane na tej matce tequila? Nie wiem, co to jest. Myślałem, że to 7TV. 3300 zł. Dziękujemy Państwu bardzo. Za chwilę finał. W finale spotkają się drużyna niebieska i nasza drużyna mistrzów. W dzisiejszym programie mistrzowie to najlepsi gracze z telewizji. Seba coś zrobił? Już. Szykuję rękę. Którzy zarobili w awanturze kasę 3300 zł. Dziękujemy Państwu bardzo. Za chwilę finał. W finale spotkają się drużyna niebieska i nasza drużyna mistrzów. W dzisiejszym programie mistrzowie to najlepsi gracze z teleturnieju. Życiowa szansa. Za chwilę finał. Ty, ale teraz... Ej, ale tu jest popieprzony, że oni grają teraz na połączenie mistrzów z innego programu. Zrobili z czterech ludzi, co wygrali program, team. Ja pierdziem, że się wydaje tak OP. Ja pierdziem. Giga OP team, to się wydaje. Przed nami pojedynek niebieskich. Tam ci dostali 825 na głowę, no pewnie brutto, ale to i tak więcej niż minimalna w tamtych czasach, to i tak nieźle, no. Mistrzów. Jeżeli ten finałowy pojedynek wygrają mistrzowie, wtedy w następnym programie zobaczymy właśnie ich jeszcze raz w loży mistrzów. Jeżeli wygrają niebiescy, no to w takim razie niebiescy będą w loży mistrzów w następnym programie. Nie gra, na kole wiedza, mam kategorię pytań, po losowaniu dużo? Kategorii rozpoczynamy licytację. No drużyna, która wylicytuje najwięcej, odpowiada na pytanie. Jeżeli odpowie prawidłowo, wtedy czy tą babkę tłuczkiem będą klepać, czy pięściami? Ale co ty piszesz? Ty piszesz o grze GTA San Andreas, która wyszła parę lat po tym odcinku? Niezły leak dla nich, oni jeszcze nie znają tej gry, zlikowałeś im, spoiler. Otrzymuje pieniądze za to pytanie. Jeżeli odpowie błędnie, wtedy pieniądze przechodzą do puli następnego pytania. W finale mamy 8 pytań. Finał wygra ta drużyna, która po 8 pytaniach... Ile się za czynsz płaciło w tamtych latach? No grosze, no w dupę. Minimalna była 700 zł brutto, to powiedzmy 500, nie wiem, 80 na rękę. No nie wiem, malutko na pewno, no. Miała więcej pieniędzy. Mistrzowie wchodzą do gry mając 12 tysięcy złotych, a niebiescy to, co wygrali w pierwszym etapie, czyli 10 tysięcy. 12 kawałek mistrzowie na start. Panie Elżbieto, proszę powiedzieć, jak oceniacie swoich przeciwników. Wysoko. Ostro grają. Pani Izydorze. Godni w rywale, ale my wygramy. Izydor. Hop do przodu. Ej, szczerze, Izydor wygląda, jakby miał mi wcisnąć te kapsułki na gardło. Widzisz? Ten strepsil. Dosłownie ucina jakiś krzaczek w ogródku w stroju mnicha. Masz strepsil z miodem. No dosłownie to jest on. Panie Hubercie, jak morale pańskiej drużyny? Chciałem powiedzieć, że to dla nas zaszczyt jest takimi ludźmi toczyć batalię. Ale morale są bardzo pozytywne i wierzymy... Blach, no pewnie tak. No. Bardzo dziękuję. Głosuję w takim razie pierwszą kategorię. Powodzenia Państwu. Dawaj. Jakaś fajna. Byle nie motoryzacja, bo mnie popieprzy trzeci raz. Kategoria polskie. O Boże, seriale. Ty, polskie seriale to jest 2002 rok. Jakie wtedy były? Kiepscy już lecieli? To chyba, że tu będzie pytanie o takie stare, typu Czterej Pancerni i tak dalej.
Rozpoczynamy licytację, biorę od każdej drużyny po 200 zł i słucham państwa badawczo. 300. Mistrzowie 300. Niebiescy? 400. 400. Mistrzowie? 500. 500. Niebiescy? 600. 600. Mistrzowie? 700. 700. Ty, ale to czyni, 800, to ładnie leci. 900. Pierwszy raz ona też gra. 1000. Ogarnia. Czy będzie więcej? 2000. 2000. Mistrzowie, 2000 złotych. Ostra zagrywka. Jaka jest odpowiedź niebieska? Szczerze, jak niebieski tuchet to wygra, to mnie to zdziwi. 2000 po raz trzeci. Oni tu fartem dotarli. Ale zobaczymy. No w sumie fartem dosłownie, no bo babka źle policzyła. Przypomnę, kategoria polskie seriale, a w puli tego pytania 3000 złotych. Spójrzcie państwo na ekran. Jebcy, no. Byli jednak wtedy już. Co to, Zorro? Co za krowy siedzą przy stole? Przecież mieszkanie to nie jest chleb. Jakim zaraz, czym przypnij? Och, mężu mój, powstrzymaj gniew. Do muzyki, z której opery śpiewają bohaterowie ja prezentowanej sceny. Carmen Bizetta. Tak jest! No. Gratulacje. I ona chyba nie przypadkowo mistrzem jest, nie? 13 tysięcy złotych, na koncie niebieskich 9400. Panie Hubercie, proszę się nie martwić, wszystko przed nami. Będzie jeszcze dobrze. 7 pytań do końca gry. Losuję. Za ile uderzyłbyś mistrza zielonych, znaczy niebieskich? GTA. Rozmaitości ze świata. Rozpoczynamy licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny. Cześć. I słucham dalej. 300. 300 mistrzowie. Niebiescy. 500. 500 mistrzowie. Pas. Puszczamy. 500 po raz drugi, 500 po raz trzeci. O niej, dziękuję. Mistrzowie. Pas. Puszczamy. 500 po raz drugi, 500 po raz. Ona dała 300 i on jej dziękuję. Nie. Chłopie. Tego to konkretnie popieprzyło. Mistrzowie puścili niebieski i zobaczymy, czy to będzie dobra zagrywka. Nie, kapitan niebieski. Się to... W tej chwili w puli pytania 800 zł. Jeszcze źle odpowiedzą. Jaką nazwę nosi egipski obelisk ustawiony w nowojorskim Central Parku? Ja pierdziel, nie mam pojęcia. Kolumna Zygmunta, dobrze? Zygmunt Waza. Poprosimy o podpowiedź. Ile to nas będzie kosztowało? 500 zł. Tu ten mamon. Poproszę. Proszę bardzo. Kupię podpowiedź. Przecież on 300 od nich wyrwał. On jak dobrze powie, to jest mi. Minus 200, bazowo już jest minus 200, jak dobrze odpowie. Super tempak pieprzony, czy on wie co robi? Z waszego konta zabieram 500 zł i oto cztery warianty odpowiedzi, jedna jest poprawna. Nos Kleopatry, sztylet Kleopatry. Na plus 500, nie, bo on 500 dał do puli, a 300 do puli dali mistrzowie. Perła Kleopatry, igła Kleopatry. Na pewno Kleopatry, tylko... Igła. Perła, nie obelisk, to nie może być perła. Myślę, że to będzie igła. Dlaczego igła? To jest obelisk. Obelisk nie może być perłą. W naszym imieniu odpowie Krzysztof, proszę cię. Nie jestem pewien, w ogóle wszyscy nie jesteśmy pewni, jaka może być odpowiedź, ale myślimy, że będzie to Kleopatry. Uważam, że perła. A Hubert uważa, że perła, tak? Zaufacie mi? Perła Kleopatry. Podpowiedział i pierwsza myśl najlepsza. Podpowiedział i Krzysztofie, miałeś odpowiedzieć. Proszę państwa, jaka jest odpowiedź na to pytanie? Proszę bardzo. Pierwsza myśl Krzysztofie. Krzysztof odpowiada, tak? Proszę, proszę. Krzysztof odpowie. Szef już twierdzi, że jednak moja myśl jest najlepsza, no to niech to będzie igła Kleopatry. Więcej nie myśl kolego. I Krzysztof ma rację. Igła!
Więcej myśl, kolego. Tak samo zresztą nazywa się podobny obelisk ustawiony w Londynie. Pan Krzysztof został tu wyznaczony. Właśnie drużyna uratowała kapitana, tak można powiedzieć. W tej chwili na koncie mistrzów 12 700 zł. Ty, na koncie myślisz, że mistrzowie będą po 200 dawać? Losujemy 6 pytań do końca. A jeszcze 6! No minus 200 myśli, no. I się cieszą. Kategoria wędkarstwo. Ja rozpoczynamy licytację. Biorę od każdej drużyny po 200 złotych. Przody wędkarz, co jest? Niebiescy 300. Niebiescy 300. Mistrzowie? Pas. 300 Ej. Po raz drugi, 300 po raz trzeci. Ej, co jest ty? Można tak? Ostrzeżenie dla mistrzów. Jeżeli państwo nie będą licytowali, to już za kolejnym razem będzie kara pieniężna w puli 500 złotych. Co przechowywano zwykle w sadzyku? Popiół z peta. No jak wędkarz pali. Tadeusz. Proszę w panie Tadeuszu. W sadzyku zazwyczaj przechowano żywe ryby. Na przynętę dla szczupaka potem. Tak jest! Co? Tupę, ryba się łowi rybą? Ty, jakiś musiał geniusz dosłownie na to wpaść. Że wyobraź sobie, złowił rybę i mówi tak, pieprze, inwestuje. I rzucił tą rybę, żeby złowić grubszą rybę. Ty to rozumiesz? Jaki to musiał być kiedyś geniusz? Dzięki, Iceverse, za 25 lat. Dziękuję bardzo. Klikerze, no. Panie Tadeuszu, pan jest wędkarzem? Amatorem. W tej chwili niebiescy mają 9400 złotych, a mistrzowie 12500. Losuję. Macie rację, ale nie spodziewam się, że to inspirowane prawdą. Jeszcze 5 pytań do końca. Ty, to też kategoria ciekawostki. Rozpoczynamy licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny. Słucham państwa. 300. 300 mistrzowie, ty, myślisz, że będą pasować? 300 po raz drugi. Pytanie. Pas? Tak. 300 po raz trzeci. Ja. Przedamy. Oto pytanie. Jak nazywa się ten przedmiot? Niebieski to jest... Minuta dla państwa. No na tego, na prochy, na babkę. Babka, robić pizzę? Co to jest? A tutaj jest to zamknięte, tak? Zobacz, tutaj chodzi... Garnek? Nie mam pojęcia, co to jest. Otwórz to. To jest jakiś mieszacz. Tak, no bo tutaj coś się porusza w środku. Otwórz to. To jest... To się rozbiera. Otwórz to. Dzięki. To ma co, 23 lata? Pojemnik na cyklon... Nie, poczekaj. Co ty piszesz? Panie Zidorze, może mocniej. No, tak, Black Blue. Kurde, trzeba to. Przyniósł swoje. Nie da rady. Rzuć tym o ziemię. Nie, no to się nie da wyciągnąć. Można to rozbroić? Czas minął. Co to jest, panie Elżbieto? Odpowiedź nie wiem. Fotokaseta. Fotokaseta. To jest koreks. Co? Nazywa koreks. Specjalistyczny. Element wyposażenia ciemni fotograficznej. Światło szczelne, naczynie służące do ręcznego wywoływania filmów. Pierwszy jest 1930. I ta baba nie wiedziała, jak na tym komunie ma nagrany. 500 zł zostaje w puli do następnego pytania, a ja losuję kolejną kategorię. Żartuję. Od razu mówię, że to był żart i każdy jest równy. No. O ja. Ej, tu baba jest dobra, bo ona wiedziała. Licytację, biorę po 200 zł. Będzie chyba hardo. Czy pani Elżbieta się szykowała do licytacji? Nie? Niebiescy? 300. 300. Mistrzowie? 400. 400. Niebiescy? 500. 500. Mistrzowie? Po raz drugi.
i 500. A szczerze, ona powinna w mordę dostać. W grze. Czy można tak grać, oszukańczo? W puli tego pytania mam 1400 zł. Nie powiem żartu o szachach. Proszę uważnie posłuchać. Ej, znam to. To jest jakiś tam żałobny marsz. Coś takiego. Oto pytanie. Jak brzmi nazwisko kompozytora Chopin. Zaprezentowanego utworu? Tak? Kolej na Monikę. Moniko, proszę cię, odpowiedz na to pytanie. Kompozytorem tego utworu jest Fryderyk Chopin. Oczywiście, że tak. Marsz żałobny. No. Dobra. Mistrzowie teraz żałują. Więcej by mi tak nie wiedział z tej kategorii. Panie Zbieto, żałują państwo? Żałujemy. Odpowiedzielibyście na pewno. Stan kont jest. Ale to jest legendarna nuta w sumie. Dużo klasyczek jest legendarnych. Może byłoby dobrze. Do końca rozgrywki tylko trzy pytania. Losuję kolejną kategorię. Co ty gadasz? Dzięki, Goniu. Kategorie rzeczywiście lubią się powtarzać. Polskie tam było... seriale. Czekaj. Kategorie rzeczywiście... A, czarna skrzynka. Ja myślałem, że czarny humor kategoria. Ciekawy byłem, jakie żarty były, ale no nie ma takiej kategorii. Rzeczywiście lubią się powtarzać. Polskie seriale. Rozpoczynam licytację, żarty biorę 200 rasistowskie. Zł od każdej drużyny i słucham państwa. Telewizji, 2000 rok, czemu nie? 500, mistrzowie? 600. Oczywiście każdy jest równy. 800. 1000. Mistrzowie 1000. 1000 po raz drugi, co na to niebieski? Niebiescy pas. 1000 po raz trzeci. Sprzedam. Abym ci na łeb namelał. 1800 zł. GTA. Spójrzmy na materiał filmowy. Prosimy! Znowu kiepscy. Dzień dobry, czy to mieszkanie pana Ferdynanda? Kogo gra Grzegorz Lato w zaprezentowanym fragmencie serialu? Siebie, czyli Grzegorza Lato. Tak jest! Samego siebie! Poprzednie było trudniejsze z tego, kiepski. Panie Zbieto, ja widzę, że ogląda pani łatwego świat według kiepski. Interesuje się pani sportem, czy dobrze odczytałem? Sportem to znaczy interesowałem się kiedyś dawno, kiedy mieliśmy naprawdę orłów. Grzegorz Lato grał? Tak. A teraz mamy seriale. A teraz mamy seriale. Grzegorz Lato był w kiepskich? Z orłami, gratulacje. Nie wiem, ja tego nie pamiętam, tego odcinka. W tej chwili mistrzowie te stare to najwięcej oglądałem, ale złotych, jak przez mgłę. 9300. Proszę państwa, tylko dwa pytania pozostały do zakończenia gry. Losuję kategorię. Dwa pytania, tak? Stara babcia wiadomo, że seriale ogląda z 30 kotami w fotelu. No i dzięki temu wygrywa siano. O, historia! Historia powszechna. Dawaj. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej. Od razu będzie o Adolfie. Ja już ci mówię. Słucham państwa. 300. Albo chrzest polski. 300. Niebiescy? 500. 500. Mistrzowie? 600. 600. Niebiescy? 700. 700. Mistrzowie? 1000. 1000. Później tam było coś takiego, no? 1100. 1100. No mów więcej. Damy sobie na 1100 po raz drugi. Licytuj, babo. 1100 po raz trzeci. Sprzedaż. Przegapiła. Ale oni się wymieniają po dwa kaciąga. A nie, bo teraz po 10 będą mieli. Pani Elżbieto, czyżby pani miała ochotę licytować dalej? Tak, tylko się zagadałam. Troszkę brak zdecydowania. Proszę państwa, w puli tego pytania 2100 zł. Przypomnę, przedostatnie pytanie w naszej rozgrywce. Mamy 5000, mówisz. Do której dynastii należał wygnany z Anglii w 1688 roku Jakub II? Ty, byli tam tak, że był Henryk jeden, drugi, trzeci, nie? To w tamtych czasach. To mówisz tak. Mówisz tak. Tudor? Ej, to jest to w tamtych czasów. I ci drudzy byli. Ty, może tak być. Nie, ja wyłączę motki, ja to i tak nie odpowiem, ja nie wiem.
Ja nie mam pojęcia. Ale chwilkę poanalizujmy. Jeżeli tak widz mówi, ja nie mam pojęcia. Dynastia Mamonów? Stuartów. Możemy podpowiedź wziąć? Nie. O co? Stuartów. A jesteś pewny? No jest to mój, oczywiście. Stuart. Jak mój drugi pochodził właśnie gdzieś tam. Stuart Barton? Jakub II należał do Stuartów. Tak jest! Stuartów! I to jest popieprzone, że oni takie rzeczy wiedzą. 2100 zł. Te pieniądze przychodzą do drużyny niebieskich i stan kont jest następujący. Cały czas prowadzą mistrzowie, mają 11 600 zł, ale no tuż za nimi niebiescy 10 300. Proszę państwa. Od razu niebiescy muszą powiedzieć 2000, żeby tamci przybili i mają wtedy szansę, bo teraz czorni to powiedzą 300 i będą udawać, że nie wiedzą co się dzieje, nawet jak karę dostaną. Nie? Losuję teraz ostatnią kategorię. Już za chwilę dowiemy się, kto wygra program i kogo spotkamy w Loży Mistrzów w następnym programie. Od razu niech niebiescy powiedzą dużo. 5 tysięcy. 7 tysięcy. Żeby tamci musieli przebić. Kategoria mity i o dzieje starożytne. To może być rozpoczynam ciekawe. Licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny, słucham państwa. Ty głupia szmato, wszawa, ty w dupę śmieciu niebieski. 500. 500, mistrzowie. 500 po raz drugi. I pas. 500 po raz trzeci. Sprzedany. Ej, a może ukara? Ej, myślicie, że ukara? Ciornych? Dali niby 300, ale no to niby jest taktyka, nie? Panie Hubercie, pan tego nie przewidział, a to była bardzo mądra zagrywka. To ja była... myślałem, że będziemy szli prawie wabank tutaj. I tak, to jest zagrywka. Pan już zrozumiał. On wykorzystał... mistrzowie są mądrzy. To jest metoda walki bez walki, Bruce Lee, wejście smoka. Czyli nawet się nie bijesz, a wygrałeś. A niebieski już w głowie bitka, w dupę mamon. W sensie... Z tej emotki mamon, że bitka. A tu widzisz, się zesrali jedynie. Rozumiał, o co tak, tu chodzi. Tym razem to ja zaspałem. Ale gratuluję bystrości umysłu mistrzom. Gratulacje, ja powiem od razu. Dziękujemy. To już jest win. Mistrzowie po prostu dalej nie licytowali i... Wylicytowane zostaje to, co na końcu powiedzieli niebiescy, 800 zł, więc jeżeli niebiescy odpowiedzą nawet prawidłowo, będą mieli 10 600 zł. Mistrzowie, nic nie mówiąc, już wiadomo, że będą mieli 11 300 zł i to ich zobaczymy w Loży Mistrzów w następnym programie. Gratulacje! Mistrzowie ładnie to zagrali, no. Też na dobre pytania odpowiadali. A niebiescy walczą o swoje pieniądze w puli pytania 800 zł. Oto pytanie. I tak 10k przytulą, po ile? Jak po dwa podwójce na łebkę? Grecka dziewicza bogini łowów, siostra Apollona. Artemida. 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 800. Kończymy pierwszą awanturę klasę. Ty, to koniec po prostu, nic nie ma dalej. Na swoim koncie 10 600 zł. Dziękujemy wam bardzo. Skąd wiedziałeś przed pytaniem? Zyskali pieniądze, jak państwo słyszą, sympatię widowni tutaj w studiu. Natomiast ej, mistrzowie ładnie zagrali. Na mistrzów, a na waszym koncie 11 300 zł. Czyli oni będą w następnym odcinku dalej mistrzami, nie? No to tak działa. Kapitan niebieskich się tyle, nawąchał, że nie śpi już od dwóch dni, nie mruga od 5 godzin. Jeżeli mają państwo doskonałą wiedzę, żyłkę do hazardu i chcą poawanturować się o kasę, wyślijcie SMS pod numer 76. Ja pierdziele, opłata 6 zł plus VAT w tamtych czasach. Ty to oni chyba z tego mieli na nagrody plus reklamy.
Ty, jakie kokosy musiał ten program przynosić. Słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę